Cześć, ostatnio nagrywaliśmy już dla Was materiał o Surface Duo, którego kupiliśmy za jakieś 7000 zł. Dzisiaj powiemy Wam jeszcze bardziej. Co z tym smartfonem, komputerem, PDA? No co z tym sprzętem jest po prostu nie tak? I możemy w sumie zacząć od tego, co mówiliśmy tydzień temu, bo nie każdy musiał ten film oglądać, ale jednak zachęcam, żeby go obejrzeć. Takie fajne pierwsze wrażenia, myślę. I na początek to się strasznie palcuje cały czas, to jest dramat, z tego nie da się korzystać. Przed chwilą robiliśmy foty tego urządzenia i po prostu paprochy, ślady odcisków palców, wszystko to zostaje bardziej niż na dowolnym innym smartfonie. Tylko to otworzyłem, zamknąłem, znowu muszę to przecierać, ale to jest na pewno wada. Ale są tutaj też gorsze wady, bo wspominałem także, że Microsoft zdecydował się tutaj na taki przerost formy nad treścią, bo to jest naprawdę cienkie. To jest cienkie jak smartfon, kiedy jest złożone. Kiedy to otwieramy, to w ogóle ma 5 mm, więc to jest naprawdę niewyobrażalne w świecie smartfonów, ale co jest za coś. Nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego, nie mamy tutaj NFC, nie mamy tutaj sieci 5G i nie mamy Snapdragona 888, ani Snapdragona 865, tylko Snapdragona 855. Mamy tylko 6 GB RAM-u, a nie 8 albo 12. Więc naprawdę tych wad trochę tutaj jest. A największą z tych wad wynikających właśnie z przyrostu formy nad treścią jest fakt, że tutaj ani tutaj nie ma aparatu. Mamy jeden aparat taki do selfie. Jak zrobimy tak, to jasne. Możemy sobie tutaj focić rzeczy, no ale generalnie ten aparat jest kiepski, jak w naprawdę średniej jakości smartfonie, a mówimy o urządzeniu za 7000 zł. I Microsoft oczywiście się tłumaczy, że to nie jest smartfon, to jest komputer, niektórych rzeczy nie trzeba mieć, aparat nie jest tak ważny, to miało być cienkie, jakbyśmy dali lepszy aparat, to by była tutaj wyspa i tak dalej. I dobra, możemy kupić to wytłumaczenie, ale jednak jednego nie mogę zrozumieć. Czemu ten sprzęt za 7000 zł momentami działa, jakby kosztował o jedno zero mniej? Bo kiedy korzystam z tego Surface Duo, to widzę, że ewidentnie coś nie tak poszło tutaj z oprogramowaniem. W sensie, jeżeli chodzi o koncepcję, wszystko jest pomyślane naprawdę nieźle. Jeżeli chcemy na przykład odpalić Slacka, taki komunikator firmowy, z którego korzystamy na Spidersweb'ie, tak, zresztą tutaj może uda mi się to pokazać. No i kiedy właśnie odpalam tego Slacka, mam go tutaj sobie odpalonego, kliknę tutaj klawiaturkę i go przywrócę tak, to pojawia mi się tutaj właśnie klawiatura, żebym mógł pisać. I to jest generalnie dobrze pomyślane, że ten sprzęt naprawdę dobrze wykrywa moje gesty, moje intencje, to co chcę robić, ale sami przed chwilą widzieliście, ile to czekanie na tę klawiaturę trwa. I to nie jest naprawdę jedyny przypadek, kiedy na coś trzeba czekać. Ten sprzęt pod względem responsywności jest naprawdę kiepski, bo przykład, kiedy korzysta się z Messengera i otwiera się link, to się na niego czeka. Kiedy się korzysta z maila i się otwiera jakiś załącznik, żeby się pojawił na ekranie obok. Ten sprzęt to jest naprawdę sztuka czekania, sztuka cierpliwości. I nie rozumiem trochę, jak to się stało, no bo wiadomo, że to jest Snapdragon 855, a nie 865, ani 888, ale to nie jest naprawdę jakiś bardzo stary i źle działający procesor. On jest w smartfonach sprzed 2 lat, które działają naprawdę dobrze, no bo jak macie smartfon 2-letni, no to raczej go nie wyrzucacie, bo ma za słaby procesor. 6 GB RAM-u także powinno wystarczyć. Jasne. Ktoś może powiedzieć, tutaj odpalasz dwie aplikacje naraz, no to może działać trochę gorzej. Ale problem z tą płynnością jest nawet jak korzystam z jednej aplikacji. Jak z dwóch korzystam, to w ogóle się robią problemy. I naprawdę tutaj po prostu na wszystko trzeba czekać. Więc tak naprawdę nie rozumiem, o co w tym chodzi. Wydaje mi się, że Microsoft po prostu spartolił to oprogramowanie. I o ile ludzie, którzy mieli wymyśleć, to ma działać tak, to robimy tak, to tak, to tak. Jak się obróci, to, jak się otworzy, tak, jak się zamknie, to tak. Oni wykonali swoją robotę dobrze. Ale jeżeli mamy ocenić ludzi, którzy odpowiadają za optymalizację, to jest naprawdę średnio i mi się pod tym względem ten smartfon w ogóle nie podoba. Smartfon. Ponownie mówię smartfon, mimo że Microsoft powtarza. To komputer, a nie smartfon. Dla mnie to jednak smartfon, o czym zresztą mówiłem w poprzednim materiale, do którego obejrzenia ponownie zachęcam. Więc tak naprawdę będziemy jeszcze przyglądać się temu Surface'owi Duo, zrobimy taką jego większą recenzję,
ale póki co muszę przyznać, że to nie wygląda dobrze, no bo nie ma tego 5G, NFC, nie ma ani szybkiego jakoś ładowania, ani bezprzewodowego, nie mamy dobrego zestawu aparatów, tylko mamy jeden aparat do selfie. Podzespoły niby mamy przestarzałe, ale z tym dało się żyć do momentu, aż zobaczyliśmy, że ten sprzęt po prostu działa bardzo średnio. Ktoś może powiedzieć, spokojnie, macie ten smartfon od tygodnia, czy tam od dwóch. Normalna choroba wieku dziecięcego, z nowymi sprzętami może tak być. Przyjdzie jedna aktualizacja, druga, trzecia i będzie działać. Jeżeli ktoś tak powie, to niech pamięta, że ten smartfon teraz wyszedł w Europie. W USA wyszedł ponad pół roku temu, więc naprawdę był czas, żeby go połatać, a tutaj okazuje się, że Microsoft nie jest w stanie chyba tego zrobić, no bo to powinno być rozwiązane po miesiącu, może po dwóch. Najlepiej to w ogóle to powinno być zrobione na start, na premierę, skoro mówimy o urządzeniu, nad którym Microsoft pracował 5 lat, a przez 2 lata optymalizował je pod ten procesor, który tutaj jest. Więc naprawdę, nie rozumiem tak do końca, co się tutaj dzieje, jak do tego doszło. Nie wiem, jak mawiał znany klasyk polski, podlaski poeta, ale po prostu to działa źle. Więc jeżeli ktoś z Was chciał kupić tego Surface'a Duo, to moim zdaniem, no chyba nie warto. Lepszy będzie zwykły smartfon, a jeżeli ktoś chce mieć po prostu duży ekran, na przykład, żeby oglądać filmy, no to raczej nie chce tego. Jest mój film poprzedni o Surface'ie Duo i ja tutaj nie mam nosa, zaraz się przesunę, to nie będę miał oka. Klikamy tutaj w menu, mamy przewiń do przodu, mamy przewiń do tyłu, a gdzie jest przycisk play po prostu? No nie wiem, może jest w tej części, która jest niewidoczna. Nie wiem, zaraz tak. Się okaże. No kto by na to wpadł? Więc o. To warto się zastanowić. Co mogę? O, więc naprawdę tutaj ten sprzęt jest dziwny, jest bardzo niedopracowany, oprogramowanie też jest niedopracowane. I mamy tutaj do czynienia z naprawdę rozczarowaniem, więc jeżeli ktoś chce mieć, mówię, jeden duży ekran, to bierze jakiegoś Galaxy Folda czy coś. Jeżeli ktoś chce mieć smartfon, który robi wow, to bierze Galaxy Z Folda albo Motorola Razr, taką małą. A jeżeli ktoś chce mieć po prostu dwa ekrany, bo i tacy ludzie są, no to bierze smartfon LG z funkcją dual screen. Na przykład taki LG Velvet albo LG G8X, do którego także można doczepić drugi ekran. Zresztą z tego LG G8X to korzystałem ostatnio, żeby mieć porównanie i no jednak pod względem programowym, koncepcyjnym to wypada lepiej, ale pod względem zwykłego użytkowania lepiej korzysta mi się z LG, ponieważ tam jest lepsza wydajność, lepsza optymalizacja, no i te dwie aplikacje działają równie dobrze, jak nie lepiej, jak tutaj. No i przede wszystkim z tego dual screena mogę wyjąć swój smartfon LG i normalnie z niego korzystać jak z pojedynczego smartfona, w sensie takiego z jednym ekranem, z normalnego. A tutaj takiej opcji nie mam, bo co prawda mogę zrobić tak, no ale wtedy mam większe ryzyko, że jak mi to spadnie, to coś się popsuje. Więc generalnie tego Surface Duo nie poleciłbym do kupna nikomu, chyba że ktoś jest ogromnym fanem Microsoftu. A tak, poza tym, to jeszcze będę zapraszał Was do recenzji, bo będziemy chcieli jeszcze przynajmniej raz powrócić do tego sprzętu. I na koniec standardowo pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji i napiszcie proszę, co sądzicie o Surface Duo, czy to ma sens, czy nie, czy może lepiej tego LG z dual screenem, albo jakiś smartfon właśnie zginany taki. Po prostu napiszcie, chętnie z Wami podyskutuję. Poza tym, jak zwykle, łapka w górę dla zasięgu, subskrypcja pod naszym kanałem, kto jeszcze tego nie zrobił. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić jakiś smartfon zginany, albo z dwoma ekranami, albo po prostu jakiś dobry smartfon, to linki do nich znajdują się w opisie tego filmu i prowadzą te linki właśnie do znalezionych przez nas okazji na Allegro.